Niniwa, stolica Asyrii. Izraelici przez pewien czas byli przez Asyrię okupowani. Moje zdumienie polega na pokucie, jaką podjęli po nawoływaniu proroka Jonasza. To byli poganie, to nie byli Żydzi. I do nich zostało przez Boga wysłany Jonasz, zapowiadając zagładę Niniwy w ciągu 40 dni. Oni pokutę podjęli, a Bóg przyjął pokutę i ocalił miasto przed zagładą. Dotykamy terenów byłego raju, do rzeczy Eufratu i Tygrysu. Niniwa leży nad Tygrysem. Tam wciąż był teren religii mającej korzenie w raju. To z tego terenu pochodził Abraham, przeniesiony przez Boga nad Jordan. To z tego terenu pochodził Melchizedek, król i kapłan. To z tego terenu pochodzili trzej mędrcy, którzy nawiedzili Betlejem i złożyli pokłon Jezusowi, dziecku liczącemu około 2 lata. Religie pogańskie mające korzenie religii raju uznają jedynego Boga. To oni usłyszeli proroka Jonasza i odpowiedzieli pokutą, i to pokutą całego miasta. Uznali swoje grzechy, zerwali z grzechami i pokutowali, a Bóg pokutę przyjął. Ukazała się teraz książka zatytułowana Nie tylko spowiedź, pod tytuł Nadzwyczajne drogi odpuszczania grzechów. Wydawnictwo Rafael. Tłumaczenie Marcina Cholewy i księdza Marka Gilskiego. To są moi uczniowie. Sam czekałem prawie 50 lat na wydanie tej książki. To jest książka o dyscyplinie pokutnej, która przez Sobór Watykański II została jakby zapomniana. Grzechy odpuszcza chrzest. Odpuszcza wyznanie grzechów kapłanowi, czyli sakrament pokuty. I może odpuścić grzechy namaszczenie chorych. Ale może nie być kapłana. I to jest perspektywa przed nami. W najbliższym czasie kapłanów braknie. Co wtedy z własnymi grzechami, których nie braknie? Trzeba wtedy skorzystać z ich odpuszczenia przez jałmużnę, przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili, pomoc w nawróceniu grzesznika, post, modlitwa. Trzeba, abyśmy te drogi odpuszczania grzechu nie tylko przypomnieli, ale opanowali. To będzie przedmiotem naszych refleksji w Wielkim Poście. Wielu sądzi, że pokuta polega na odpukaniu w konfesjonał.
to poważny błąd. Pokuta to świadomość grzechu i bezradność w wynagrodzeniu za grzech. Powtarzam tytuł książki. Nie tylko spowiedź. Oni dali tutaj pod tytuł Nadzwyczajne drogi odpuszczenia grzechów. Ale to nie są nadzwyczajne drogi. To są Boże drogi, o których zapomniano. Podejście do grzechu dzisiaj jest prawne. Ludzie w nim nie dostrzegają obrazy Boga i podcięcia zaufania do Niego. To jest główna przyczyna współczesnego kryzysu w Kościele. Sygnalizuję tę prawdę, ponieważ Bogu dziękuję za ukazanie się tej książki. Ona jest do nabycia. Wydawnictwo Rafael. Trzeba, abyśmy sami sobie uświadomili, co to jest grzech. Co to jest podcięcie zaufania Boga do mnie. I jakie są szanse, ażeby to zaufanie odbudować. To jest to, co przeżywam w Niniwie. Całe miasto. Całe. Dzieci, dorośli, chorzy, zdrowi, ale również zwierzęta. Bo nie dali zwierzętom ani jeść, ani pić. A więc to był wielki krzyk. Krzyk do Boga z prośbą o przebaczenie grzechów. A od grzechów, mimo że byli poganami, się odwrócili. I ludzie odwróci się od grzechu. Od bosków współczesnych. Komórka. Telewizja. Ojciec mi mówi, że nie ma rozmowy ze synem. Syn ma 17 lat. Ja mówię, niech pan porozmawia z nim przez 5 minut o tym, co on ogląda w komórce. Ale nie krytykować, wysłuchać. I ojciec wiedział, że syn nie będzie nigdy rozmawiał na tematy, które ojciec mu chce podać. Nastawił się na słuchanie. Słuchał tego syna 15 minut. Syn mu opowiadał. Najbardziej mnie interesuje zabijanie. Jak jeden drugiego morduje. Zabijanie. To jest temat. Metody zabijania. To jest temat, który mnie interesuje. Nic innego mnie nie interesuje. On już w takim świecie żyje. Tata go pytał. A jeżeli ciebie zabiją? A to koniec, to taka jest konsekwencja. To jest ten świat, który ja wybieram. Ojciec przyszedł załamany. A ja mówię, no to jest właśnie potrzeba nawrócenia. Ale potrzeba nawrócenia jest również związana z tym, że jak pan przeznaczył 5 minut do 15, bo tak zadecydował syn, ażeby syna wysłuchać, to niech pan prosi Boga, ażeby syn wysłuchał przynajmniej przez 3 minuty Boga, który chce do niego przemówić, po to, aby go ratować. Bo idzie drogą ku własnej śmierci. To jest świat, w którym żyjemy. I o tym świecie, i o pokucie będziemy rozmawiać przez najbliższe 2 miesiące do Wielkanocy.
abyśmy wzięli odpowiedzialność za swój grzech, ale też pomogli tym, którzy są blisko, aby i oni wzięli odpowiedzialność za swój grzech i umieli z tym grzechem zerwać.